W Rzeszynie zachowała się dawna synagoga, teraz mieści się Dom Kultury, zachował się kościół rzymskokatolicki i dawna cerkiew, to niby wcześniej był kościół, później cerkiew i teraz dalej jest kościołem. Kościół świętego Michała. I stoją w różnych rogach rynku, trzech rogach, i kiedyś Zin mi mówił, byliśmy razem z profesorem Zinem, tutaj mówię, zobaczcie, on tak przez nos mówi, zobaczcie, jakie to ciekawe. Trzy siostry stoją, córki jednego Boga, a tak z ukosa na siebie spoglądają, bo to w sumie z tego samego wynika, nie? Bo stoi i świątynia prawosławna, i synagoga żydowska, przecież uznawana, no nie ma meczetu tutaj, i kościół rzymskokatolicki, dawny, podominikański też. Jak wszyscy wiedzą, Szczebrzeszyn, oprócz Kazimierza Wielkiego, który ustanowił Szczebrzeszyn, lokował miasto Szczebrzeszyn, rozsławił na całym świecie Jan Brzechwa, ale ten Szczebrzeszyn znany jest w całym świecie, nie z zabytków, bo zabytki też ma, nie z ludzi, którzy tam się wychowali, tam żyli, ale właśnie z Brzechwy, z Jana Brzechwy, który tak pięknie dla dzieci napisał, o czym wam opowie Rysio. Jest to wersja znanego wiersza o Szczebrzeszynie. Który napisał to wiersz Jan Brzechwa. Tak. A więc, chrząż brzmi w Szczcinie, w Szczebrzeszynie, że przepiórki pstretrzy podpatrzyły jak chrząż w Szczcinie i cietrzew wietrzył wieprze. Wietrzył w cietrzew wieprzy szereg oraz otomane, która miała trzy z nóg czterech powyłamywane. To pięknie. Dziękuję. Na u stóp tutaj Góry Zamkowej wybija źródełko. Ostatnie z tych źródełek, które pokazywałem, bo tam wcześniej mieliśmy źródełko cudowne w Krasnobrodzie. Dalej źródełko w Chutkach, źródełko w Obroczy, na Belfoncie. Ostatnie z tych źródełek właśnie z Roztocza w Szczebrzeszynie. Tam, gdzie aparat kupiłem. Tak, ale chcę wam powiedzieć, że to źródełko ma też swoją sławę jako źródło spełnionych marzeń. Jedź dalej tak, ile możesz się kręcić, bo tam masz jeszcze te, wiesz? Roztocze Zachrodnie pokryte są grubą warstwą lesu. To jest takiej mikroskopijnej wielkości skała. Jego, on jak się rozkruszy, to nie czujesz, jak tal. I u nas takie wąwozy, on był dużo głębszy, dwa razy głębszy kiedyś, bo to już jest wypłycony, bo jest robiona tak zwana głębocznica, czyli położona droga, jezdnia. A gdyby był głęboki, to by nazywał się Debra albo Gana. U nas to jest taki typowy krajobraz dla Roztocza Zachodniego. Właśnie. Dlatego utworzono tutaj Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Jakbyś słyszał tam gdzieś na górze, ktoś na dole krzyczy hop hop, to ty nigdy nie odkrzykuj hop hop. Bo to jest niepisane prawo ruchu drogowego. To jest takie, że dwa wozy się nie miną, jak kiedyś. I to jest dla nich sygnał. Jak nikt nie odkrzykuje hop hop, no to śmiało rolnik wjeżdża końmi wozem. Natomiast jak mu ktoś z góry odkrzykuje hop hop, no to on cierpliwie czeka, aż mu się zapali zielone światło, czyli ktoś zjedzie. Wiąza pokażę, bo jego łatwo rozpoznać. Tam wiąz rośnie, o to wiąz rośnie. Wiąz ma całkiem inaczej ułożone liście, niesymetrycznie. O tak zawsze na siebie zachodzą, na to się nie zwraca uwagi. To jest wiąz polny, popularna nazwa korzec. O. Jaki? Wiąz polny. Zawsze niesymetrycznie. O, albo ten. O. Nie? Niesymetrycznie wcięte. Tych. Zawsze te dwie połowy nigdy nie będą razem schodziły tak normalnie. Zawsze jedna będzie niżej, druga wyżej. Thank you.
wszystkie budynki polskie na Kresach miały ganki w formie ryzalit ganku trójkąta. Ruskie, ukraińskie budynki miały w formie półokrągłej. A tylko ten ganek? Tak. A reszta normalnie. A reszta normalnie budynek. A gdyby to było mieszkanie żydowskie, to by nie było tego i tego, ale byłaby z boku dobudowana co? Kuczka. Czyli taki zabudowany balkon, bo to jest związane z ich świętem namiotów. Ten kościół to była kiedyś cerkiew w XIX wieku. Później był kościół, no i później przez wojnę krótko cerkiew, teraz jest kościół. Kościół pod wezwaniem świętego Izydora Oracza. 100 lat temu pozbawiono cebuli, dachu cebulastego, nie? Tylko jest trójkątny.